taki dałem tytuł Księga Ezechiela 38 i finałowo, co tam jest jakby podsumowanie, Słowo Boże mówi, czy Bóg mówi, aby poznały mnie narody. To jest taki, to jest tylko fragment z któregoś tam wersetu, później do niego przejdziemy. I to są absolutnie nasze czasy, o czym chcę mówić. Ale zanim jeszcze zacznę, to chciałbym w pewne takie przemyślenie nas jakby wprowadzić, ok? Wyobraźcie sobie, co się działo 100 lat temu. Tu są cztery takie okienka, cztery myśli, ok? Jeszcze raz zrobię ten pointer, żeby było mi łatwiej. Więc najpierw może o tutaj. Ci trzej panowie w maskach. Mniej więcej w 1920, 18, 21 zakończyła się pandemia. Tak, hiszpańska grypa. Nie wiem, czy wiecie, że pandemie są notowane co 100 lat i co, czyli w 1920, załóżmy 20, 1820, 1720. Te nauczanie, to rozważanie, ono jest tylko taką esencją samą, nie? Tutaj niektóre rzeczy po prostu już będziemy musieli sobie domyśleć, czy dopowiedzieć, czy w przemyśleniu zrozumieć. Niektóre rzeczy powiem, ale niektóre trzeba będzie po prostu, nie poruszam tutaj ich, ale resztę będziemy chyba, każdy sam będzie musiał sobie domyśleć się pewnych rzeczy powiązanych z tym, tak? Więc z lewej na górze powstała Liga Narodów po I wojnie światowej, czyli jakby narody zeszły się razem, głównie w celu bezpieczeństwa, do tego, aby nie dopuścić do kolejnej wojny światowej. Po II wojnie światowej powstała Organizacja Stanów Zjednoczonych, ponieważ Liga Narodów jakby nie wykonała swojego zadania. Czyli już wtedy kraje zaczęły się łączyć, już na poziomie polityków. A mniej więcej też 100 lat temu, w tych latach 18-24, Adolf Hitler doszedł, zaczął swoją działalność, czy zaczął się udzielać w partii NSDAP, czyli też taka historia się działa. I też mniej więcej 100 lat temu, tu jest rok 1922, a potem gdzieś będzie rok 1923, tutaj to są ważne daty, przestało istnieć Imperium Otomańskie. Okay, może o tym akurat przeczytam. Imperium Otomańskie oficjalnie zakończyło się w 1922 roku, kiedy zniesiono tytuł sułtana osmańskiego. Turcja została ogłoszona republiką 29 października 1923 roku, kiedy oficer armii Mustafa Kemal Atatürk założył niepodległą Republikę Turcji. Imperium Osmańskie było jedną z najpotężniejszych i najdłużej działających dynastii w historii świata. To islamskie supermocarstwo rządziło dużymi obszarami Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej i Afryki Północnej przez ponad 600 lat. Czyli mamy mniej więcej w tamtym czasie, zakończyło swoją działalność Imperium Otomańskie, tu jest mapka, ile oni mieli po prostu swojego terytorium czy terenu, który był podbity przez nich. Była pandemia, powstała Liga Narodów, Hitler doszedł do władzy. Przepraszam, jeszcze na razie nie doszedł do władzy, na razie udzielał się w partii swojej. I powiem wam szczerze, że jest pewne odbicie do tego, co się działo 100 lat temu, okay? Ale jeszcze zanim do tego przejdę, to powiem, co się działo w Polsce. W Polsce Polska po I wojnie światowej odzyskała niepodległość. No i jak tam na tych tutaj niektórych zdjęciach widzicie, ja tak sobie patrzyłem, co się działo w Polsce, po prostu kraj jakby odradzał się, powstawał. Tutaj na środku widzimy samochód Renault, który pierwszy gdzieś tam po Warszawie jeździł, panika. Po lewej stronie już więcej samochodów, coś się działo. Nie wszystkim się dobrze wiodło, prawda jest taka, po prawej widzimy jakiegoś gościa w poszarpanych ubraniach. Ale Polska zaczęła się rozbudowywać, rozwijać, nie? I wiecie, ludzie mieli jakieś takie dobrą nadzieję na przyszłość. Mamy wolny kraj, będzie cudownie, będziemy mieli, nie wiem, nasze życie się będzie dobrze potoczyło, może myśleli o swoich jakichś pracy, może o jakichś biznesach, o domach. Podejrzewam, że o tym wszystkim, co my myślimy. Ale historia się potoczyła w ten sposób, że niedługo później na Polskę z lewej strony Hitler, wojska niemieckie wjechały, z prawej strony wjechali Rosjanie, okej? Okay? I te zdjęcia na środku widzimy więzienia i tu poniżej, znaczy obóz koncentracyjny, a tu poniżej to jest po prostu Warszawa. Wiecie, kiedy, i te zdjęcie wziąłem z artykułu po angielsku i pod tym artykułem było napisane... Przepraszam, no ten artykuł się nazywał Warsaw, the city that stopped existing. Coś takiego. Warszawa, miasto, które przestało istnieć. Okej, wiemy, że się potem wszystko odbudowało, ale chcę to powiedzieć w tym kontekście, że wiecie, tu była niepodległość, ludziom się dobrze wiodło, ale gdzieś tam Hitler doszedł do władzy po cichutku, czy no może jeszcze wtedy nie do władzy, ale doszedł jeszcze, jak czytaliśmy, 100 lat temu jeszcze nie do władzy, ale zaczął się udzielać swojej partii, zaczęło się coś tam dziać, tak?
I po jakimś czasie Hitler doszedł do tego, że po prostu doprowadził do wojny. Okay? I moja taka kluczowa myśl w tych trzech ostatnich slajdach, co pokazuję teraz, jest taka, czy po prostu ci ludzie jakby wiedzieli, co się będzie działo, czy zmieniliby swoje myślenie, czy zmieniliby swoje życie, czy zmieniliby swoje nastawienie na codzienność, na to, co robią, czy nawet na relacje z Bogiem głównie, o to nam chodzi. Nie? I to, co dzisiaj będę mówił, to będzie bardzo podobny czas do 100 lat temu, w świetle również tego Ezekiela. I chodzi mi o to, żebyśmy sobie przemyśleli, jeśli może dotrze to do nas, bo jest więcej rzeczy, które się teraz dzieją, ale o nich nie będę mówił, ale jest ich dużo więcej. Więc teraz tak, zapamiętajmy sobie tą całą jakby myśl, jakbym żył, gdybym wiedział, że niedługo wybuchnie wojna, nie? Na przykład tak. No więc teraz tak, to jest Księga Ezekiela wyświetlony, wersety 38 rozdział, wersety od 1 do 8 tylko. I przeczytam. Jak macie swoje Biblię, możecie śledzić, jeżeli chcecie, a jak nie, no to jest na ekranie. I doszło mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu Wrosz, Meszek i Tubal, i prorokuj przeciw niemu. I teraz jeszcze taką myśl powiem. Tutaj widzicie, jest Rosz, w nawiasach troszeczkę te duże litery i jest troszeczkę inny kolor, dlatego że żadna polska Biblia nie ma Rosz. Okay? W hebrajskim języku, za chwilę wam to pokażę, jest Rosz, nie wiem dlaczego, popatrzyłem sobie na wiele angielskich tłumaczeń i na wiele polskich tłumaczeń, nie mówię, że wszystkie Biblie nie mają, ale wiele Biblii nie ma tego, z tego co ja sprawdziłem, to żadna. Okay? Także nie wiem dlaczego, nie? Ale w hebrajskim jest Rosz. Więc czytam dalej. I mów, tak mówi Pan Bóg, oto jestem przeciw tobie, Gogu, naczelny księciu Wrosz, Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki, wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu. Wielki zastęp z tarczami, z puklerzami, wszystkich władających mieczem, a z nimi Persów, Etiopczyków i Putejczyków, wszystkich uzbrojonych w tarcze i hełm, Gomer i wszystkie jego oddziały, dom Togarmy, z północnych stron i wszystkie jego oddziały, liczne narody z tobą. Przygotuj się i bądź gotowy, ty i twoje wszystkie zastępy, które się zebrały u ciebie, i bądź ich stróżem. Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony. Przy końcu lat przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany pośród wielu narodów, na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będąc wyprowadzeni spośród narodów, oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie. I teraz tak, mamy narody, mamy jakąś postać, to jest Gog, okay, który jest jakby mieszka w ziemi Magog. Więc mamy tak, Magog, mamy Rosz, którego u nas nie ma, mamy Meszek, Tubal, Persów, Etiopczyków, Putejczyków i Gomer. Okay? Takie mamy narody. Tutaj jeszcze tylko jest z Bible Hub. Nie wiem, czy widzicie, tak? Widać? Rosz. Tu jest, a że jest mowa o the Prince of Rosh. Czytamy z prawej do lewej, czyli against Gog, the Prince of Rosh, Meshek and Tubal. Także tak. Więc tak, co to są za narody? Magog, według Józefa Flawiusza, historyka żydowskiego z pierwszego wieku, ziemia Magog była zamieszkana przez Scytów. Scytowie mieszkali w całej Azji Środkowej, co wskazuje, że ich tożsamość jest dziś kojarzona z takimi narodami jak Kazachstan, Kirgizja, Uzbekistan, Turkmenistan i Tadżykistan. Niektórzy zaliczają do tej grupy także Afganistan. Nie wiem, czy wiecie, że w Kazachstanie stolicą do niedawna była miejscowość, co się nazywała Astana. Ona już zmienili teraz jej nazwę na jakąś inną nazwę. Już zapomniałem w tej chwili, jak się nazywa. Dziwna jakaś, taka już bardzo arabska. Ale jest to bardzo okultystyczne w ogóle całe miasto. Nie? Miasto, w którym się odbywały nawet różne zjazdy typu jedna światowa religia i przenajróżniejsze rzeczy. No ale to tylko taka wzmianka. Teraz tak, Rosz to jest to, co u nas nie ma w Bibliach w większości. Rosz to odległa część północy. To są miejsca, gdzie są wersety. Z tego powodu większość tłumaczy identyfikuje Magoga jako Rosję. Przynajmniej część Rosji, a może Rosję i niektóre z byłych narodów radzieckich z nią związanych. Czyli Rosz to może być, tam w tym hebrajskim, jak wam pokazywałem, to jest normalnie Ros, bo byśmy powiedzieli, bo tam jest Reish, Alef i Shin,
czyli Rasz, Rasz, tak Rasia, Rosja, nie wiem, Rasz. I teraz tak, Meszek i Tubal, zaznaczone razem w tym fragmencie, to obszar znajdujący się w części współczesnej Turcji, obszar w Turcji. Persja, no to wiadomo, to jest Iran. Kusz lub Etiopia, to kraina często tłumaczona jako Etiopia. Ja kiedyś mówiłem na temat trochę tej Etiopii za czasów jeszcze, powiedzmy, nie wiem, Izraela przed narodzinami Chrystusa. To jest środkowa Afryka. Środkowa, taka trochę północna Afryka cała, nie? Reprezentuje ona kraj na południe od Egiptu. Dziś tym narodem jest Sudan i Libia. A może więcej, nie? Bo to ja to skądś wziąłem, to już tak na skróty trochę. Ale idziemy dalej. Gomer, część współczesnej Turcji i Bet Togarmath, okej, to po angielsku jest, czyli Dom Togarmara, część współczesnej Turcji. Tu już w trzech przypadkach przynajmniej jest Turcja. I teraz jeżeli wejdziemy w mapkę, żeby zobaczyć, jaki to jest teren, to jest taki teren, okej? Wyłączając stąd Izrael, to są te państwa, które otaczają Izrael dookoła. Okej? Izrael jest gdzieś tutaj, nie? Także to jest tak, a w innej mapce, czy w innych mapkach widać to troszeczkę może lepiej i widzimy, że to są państwa wszystkie muzułmańskie dzisiaj, w tej chwili. Zobaczcie, jaki ten mały Izrael tu jest, nie? W porównaniu z nimi. Tutaj mamy jeszcze, to jest sama Turcja, różne tereny Turcji, które tu były wymienione. Czyli Turcja też poważną rzecz w tym wszystkim robi. I to, co mówiłem, że 100 lat temu, w 1922 roku, jakby kalifat przestał istnieć, a zniesiono, jak on się nazywał, ten cały szef tego rządzący. Nie król, mieli swoją nazwę, nie? O, ludzie, wyszło mi z głowy. Ale anyway, w 1923 roku absolutnie Imperium Otomańskie przestało istnieć. Tam czytaliśmy oficer armii, Atatürk się nazywał ten człowiek. On został prezydentem pierwszym Turcji. Zrobił Turcję krajem absolutnie świeckim. Nawet dał takie polecenie, zalecenie wojsku, bo on był żołnierzem, więc dał zalecenie wojsku, że jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek będzie chciał zmienić Turcję, wiecie, tą ich konstytucję czy cokolwiek, to po prostu wojsko ma zainterweniować. Okay? I za chwilę jeszcze o tym coś powiem. Obecny ten, powiedzmy, prezydent Turcji się nazywa, całego imienia, nazwiska nie pamiętam, ale Erdogan się nazywa, albo Erdoğan, tak wymawiają jego nazwisko, ale Erdogan po polsku. I po prostu ten człowiek chyba już jest 20 lat premierem. Ostatnio został wybrany w bardzo dziwnych wyborach, ale większość tutaj będzie rzeczy po angielsku. Ja będę mówił po angielsku, może dla potrzeb, jak ktoś za bardzo nie rozumie, to też będę przekładał to na polski od razu. Można sobie przeczytać takie, powiedzmy, artykuliki na jego temat, że Erdogan otwarcie wzywa do przywrócenia kalifatu w Turcji. Okay? Czyli ten człowiek jest za tym, żeby przywrócić kalifat w Turcji. Niedawno, chyba z rok temu czy dwa, zamienił największą kościół chrześcijański bizantyjski z powrotem w meczet, a była to biblioteka do tej pory, nie? Albo muzeum, coś takiego. Dlaczego romans Erdogana z Imperium Osmańskim powinien martwić świat? Pod koniec sierpnia prezydent Turcji Erdogan z radością świętował islamski Nowy Rok. Świeżo po konwersji przekształcenia monumentalnej świątyni Hagia Sophia na meczet. Przekształcił on ten i inny dawny kościół bizantyjski, kościół Hora z IV wieku, jedną z najstarszych bizantyjskich budowli w Istambule. Czyli ten człowiek ostro idzie w kierunku po prostu przywrócenia dawnej świetności Turcji. Turcja, czy turecki kalifat, czy Imperium Osmańskie było największym obszarowo fizycznie imperium w ogóle w historii. Było większe niż rzymskie i perskie i wszystkie inne imperia, które rządziły, greckie. Osmańskie imperium było największym i panowało najdłużej, bo dosłownie panowało od mniej więcej od Mohameda, czyli od początku powstania islamu do tej pory jako tako. Nie? Od 700 roku, tak mniej więcej mówiąc ogólnie, może trochę wcześniej nawet, a dosłownie do 100 lat temu. I Turcja ma w sobie, Turcy, obywatele mają w sobie jeszcze jakby tą mentalność imperialną. Okay? Więc ten człowiek, on chciałby Turcję przywrócić. Turcja jako świecki kraj do niedawna
szła w kierunku Europy, szła w kierunku Zachodu. To było oryginalne założenie Turków, tego Ataturka, pierwszego prezydenta, Ataturk on się nazywał. I on, widzicie, Turcja weszła do NATO, starała się o wejście do Unii Europejskiej i przenajróżniejsze rzeczy, po prostu był bardzo taki współczesny, zachodni, może i cywilizowany świat, nie? A ten prezydent, od kiedy jest już prezydentem, on ciągnie w drugą stronę. On powiedział, że w ogóle ich nie obchodzi, oni należą tutaj do tego świata, w którym istniało jakieś Imperium Otomańskie. To jest ich teren, ich region. Oni tutaj byli panami, oni nie potrzebują być nikim w Europie czy nikim na Zachodzie. Oni chcą po prostu być kimś, kim byli i chce odtworzyć, odnowić, ożywić ponownie Imperium Osmańskie. Czy też kalifat. Za chwilę może o kalifacie jeszcze powiem, co to jest, co to znaczy, jak to rozumieć mniej więcej. Czyli kolejny znowu slajd nazywa się odrodzenie kalifatu i było coś takiego, że jak wszyscy wiemy, może to przeczytam, kalifat, państwo polityczno-religijne obejmujące społeczność muzułmańską oraz ziemię i ludy pozostające pod jej panowaniem w stuleciach następujących po śmierci 632 proroka Mohameda, rządzone do 661 roku przez kalifów prawowiernych, upadło wraz z podbojem Egiptu przez Imperium Osmańskie w 1517 roku. Czyli tak, powiem wam tak, kalifat to tak jakbyśmy sobie chcieli wyobrazić na przykład, to jest coś takiego jak, wyobraźmy sobie Kościół rzymskokatolicki, który ma swoje centrum w Rzymie, czy w Watykanie dokładnie, jak wiemy, tak, gdzie głową Kościoła Rzymskiego w Watykanie jest papież. To bardzo, i załóżmy, że są potem jakieś tam mniejsze te diecezje, które mają swoich, nie wiem, arcybiskupów, czy coś takiego, tak? Więc wyobraźmy sobie, że kalifat jest bardzo czymś podobnym. To jest scentralizowana władza islamu i od upadku sułtana, tak się nazywał ten cały król, powiedzmy, osmański, sułtan, od zniesienia w ogóle pozycji sułtana, muzułmanie nie mieli swojego centralnego kalifatu, okay? Czyli tak jakby katolicy nie mieli Watykanu. Kalifaty były różne, tak na przykład właśnie ISIS próbowała utworzyć państwo islamskie, czyli kalifat, ale to był kalifat lokalny. Tak samo jakby załóżmy bez Watykanu i bez papieża byłyby jakieś diecezje, ja nie wiem jak to nazwać, nie? Ale mniej więcej mi się wydaje, że rozumiemy. Erdogan próbuje odtworzyć imperium z kalifatem centralnym, z jedną władzą nad całym światem muzułmańskim. Okay? To jest jego plan. Tutaj mam slajd, który pokazuje, jak osmański kalifat, na jakich terenach działał. Zobaczcie, że te kraje, które pokazałem wam przed chwilą na mapie, na tamtej mapce poprzedniej, które przeczytaliśmy z Biblii, to jest praktycznie ten sam teren. Widzicie, nawet do Polski dochodzą tutaj, nie? Tu jest Lwów już, tutaj nie wiem, co to jest, za małe litery. Ale prawie pod Polskę, nie? Także to było potężne imperium. Dokładnie takie same, albo bardzo identyczne, jak te imperium, które w Ezekiela 38 czytamy o państwach, które wymienił Ezekiel, o których mówi Bóg, do których mówi Bóg, tak? Czyli zobaczcie, tylko tutaj na dzisiaj to jest troszeczkę jeszcze więcej teraz. A tutaj slajd się nazywa odrodzenie kalifatu znowu. I odrodzenie kalifatu osmańskiego 2023. Oni planują na rok 2023, jakby na setną rocznicę przywrócić do życia to, tak? Przywrócić do życia Imperium Osmańskie i kalifat. Islamski uczony, analityk i pisarz geopolityczny z Kuwejtu, dr Arshad Mohsin, pisze w wiadomości przekazanej przez Huda Islamic Digest. Huda Islamic to jest właśnie ta organizacja, która dąży do stworzenia kalifatu. Dla wielu przeciwników może to wyglądać jak mrzonka, ale dla poważnych obserwatorów wydarzeń muzułmańska Ummah, czyli ta organizacja z kolei, która też również prowadzi do tego, odrodzony kalifat osmański jest jedyną koncepcją, która wydaje się prowadzić do trwałego pokoju w chaotycznym świecie, w dużej mierze opanowanym przez zachodnich faszystowskich kapitalistów. Szybko zmieniający się sojusz narodów muzułmańskich, głównie ciążący ku stanowczej Turcji, jest preludium do minionego świata Lozany, więc to znaczy, kiedy Turcy odzyskują utraconą islamską chwałę. I ta myśl o odrodzeniu kalifatu
jest wszędzie. Ja tych rzeczy nie znalazłem, ale słyszałem, że tego nauczają imami, czyli ci ich nauczyciele w meczetach, że tak powiem, co tam co sobotę, czy co niedzielę, czy co piątek, kiedykolwiek oni się spotykają. Odrodzenie kalifatu, mówią, zobaczcie, mówią tutaj amerykańscy imam z Minnesoty, patrzy na kalifat, czy patrzy na, no, dąży do kalifatu. Kolejny Virginia imam wzywa do stworzenia islamskiego kalifatu, czyli amerykańscy imamowie. Tutaj ten człowiek po prawej, może tu jeszcze na górze, że indiańscy z Indii, muzułmanie, również są za tym, aby otomańskie imperium, czy otomański kalifat powstał i że prowadzony przez turecki naród, to jest, co prawda, tutaj jest starsze daty, ale tutaj widzicie, to jest 2018 rok artykuł. Ten pan z kolei, to jest wideo i tutaj nie potrzebne, znaczy mogłem dać większe literki na tytuł, ale tytuł jest o imamie Al-Mahdi, czekaj, zapominam. Okej, Al-Mahdi, Mahdi. I to jest znak tego imama Mahdi, okej? Okay? I tak, 12, to jest 12. 12 imam, na którego oczekuje islam. I kalifat jest potrzebny, żeby przyszedł imam, okej? Okay? 12 imam, który nazywa się Mahdi, ale to wiecie co, Mahdi, okej, okay, po polsku często mówię na to Mahdi, okej, okay? Ale to jest Mahdi po ich, po jak to się nazywa, po arabsku, czy po jakichś tam tych ich językach, Mahdi. I teraz zobaczcie, oni wzywają do zbudowania i powrotu kalifatu, bo potrzebują przygotować drogę dla tego ostatniego Mahdi, czy Mahdi, czy Mahdi. I czytam od góry. Mahdi, co oznacza właściwie prowadzony, czy ja, no załóżmy właściwie prowadzony, albo prowadzony natchnieniem, czy prowadzony duchem, czy prowadzony prawdą, coś takiego, jest eschatologiczną postacią mesjanistyczną, która zgodnie z wierzeniami islamu pojawi się pod koniec czasów, aby uwolnić świat od zła i niesprawiedliwości. W tradycji muzułmańskiej mówi się, że pojawi się u boku Jezusa Chrystusa i ustanowi boskie Królestwo Boże. Brzmi trochę dziwnie, ale tak jest napisane tam było, że będzie Divine Kingdom of God. Zgodnie z hadisem, czy z hadith, czyli z przysłowiami, to są takie inne księgi islamu, poza Koranem samym, Jafara, jakiś tam ktoś, lśniąca twarz Mahdiego stanie się widoczna na powierzchni księżyca, aby zwiastować jego nadejście. Mahdi pomoże ludzkości odzyskać ich serca, oczyścić ich serca z wszelkiego zła poprzez możliwości imienia Boga, albo przez po prostu moc imienia Boga, coś takiego. Nie? Czyli imię Boga będzie używane przez tego kogoś. I wiecie co? I znalazłem takie filmiki rysowane. Nie? Tutaj wiecie, tak jak kiedyś oglądaliśmy na naszej grupie na temat chyba tam starotestamentowe. Muzułmanie też coś takiego mają. I tak sobie trochę oglądałem, bo ktoś wyjaśniał, niedługi był, pół godziny czy ileś, cały ten kontekst po kolei. I jedną z to jest pierwsze zdjęcie, takie zrobiłem, wycięłem. Tu jest napisane, że ten Mahdi będzie, nie wiem czy widzicie, 7 years of perfect justice, że będzie rządził przez 7 lat on, kiedy przyjdzie. Doskonale, nie? Perfect, bardzo sprawiedliwie. A tu jest napisane, że kiedy ten Mahdi przyjdzie, że za jego życia, czyli po tych 7 latach przyjdzie sam szatan. To jest Dajjal jakoś tak, Dajjala, to jest szatan, przyjdzie. A i on z Jezusem, z tym, którym przyjdzie, czyli prorok powiedział, że Isa ibn Mariam, czyli Jezus, syn Marii, jest the one, to jest ten, który zabije tego szatana, nie? Czyli to jest jedna z rzeczy. Tu jeszcze taką książkę znalazłem, bardzo długa książka, mam 30 stron samego miała tego, prowadzenia, co wiecie, jak to się nazywa, te pierwsze strony, gdzie są spis treści. The timing of the coming of the prophet Jesus tutaj and the Hazrat Mahdi. Jak mówię Mahdi, oni tak wymawiają. I zobaczcie, on zapowiedział, że przyjście Mahdi jest u proroków podziane na 1400 rok. Według ich kalendarza dzisiaj żyjemy w 1442 roku, dzisiaj, no nie? Czyli już Mahdi się spóźnia z przyjściem, ale chyba dlatego, że nie ma jeszcze kalifatu, do którego miał przyjść, okej? Okay? I to, co pokazywałem wam wcześniej, oni mówią, że według tych proroc Mahdi będzie rządził wszędzie. Będzie rządził w Europie, w Ameryce, będzie rządził w Chinach, nawet powiedzieli. Tam gdzieś słyszałem. Także to, że Mahdi będzie rządził wszędzie, całym światem. Jeżeli tutaj jeszcze się wrócę może do tego slajdu.
to powiem wam, że jak się dokładnie to słucha, co oni tutaj mówią o tym Mahdi, to się, bo wiecie, Jezus z nim pójdzie. Ja myślę, że ten Jezus według Biblii, według ich Jezus, to może być fałszywy prorok. To, co mówimy o antychryście i fałszywym proroku, to przyjdzie ich Mahdi, a z nimi niby Jezus. I tak jak Biblia mówi, że wielu zwiodą pewnie, nie? I jeszcze jest ciekawostka taka, że kiedy ten Mahdi że Mahdi będzie prowadził z tym szatanem wojnę, którą będzie wiedział, że nie wygra, że po prostu na pewno ją przegra i poprosi Jezusa o modlitwę, żeby Jezus się modlił przeciwko temu szatanowi, to coś takiego jest, że Jezus się wycofa i powie, nie, ty jesteś ważniejszy ode mnie, ty się módl o to. Nie? Coś takiego. Czyli tak powiedzmy wygląda nawet zrozumienie według islamu postaci osoby Jezusa, syna Marii, że ten ostatni, 12 ich prorok będzie ważniejszy od Jezusa. Czyli Jezus też był ważny, ale jak widzicie, jest w czasach ostatecznych, gra rolę jakąś, ale nie jest tym, kim my wiemy, nie? Znaczy rozumiemy jako Biblia. I tak powiedziałem, że Mahdi będzie panował nad całym światem, nie tylko nad tym imperium, które było do tej pory. Te imperium oni chcą odtworzyć teraz, po to, że kiedy on przyjdzie, będzie miał grunt, aby po prostu poszerzyć granice maksymalnie do końca. I co się dzieje? Co się dzieje głównie z Turcją? Odrodzenie kalifatu. W 2016 roku, tak jak wam powiedziałem, jak ten Atatürk, pierwszy prezydent, ustanowił, że jeżeli będą jakieś odjazdy się działy, to wojsko ma zrobić porządek. Okay? W 2016 roku w Turcji był przewrót wojskowy i niestety nie udało się tym ludziom usunąć Erdogana z pozycji prezydenta czy premiera. Okej, okay. Tu jest napisane, że setki ludzi, żołnierzy czy innych, poszło do więzienia na dożywocie za ten przewrót, za próbę przewrotu. A tutaj już czytamy, że Turkish vote makes Erdogan effectively a dictator. Że po ostatnich wyborach to już Erdogan staje się dyktatorem po prostu. Jest w tej chwili, po tym przewrocie wyszło na jaw, kto jest przeciwko niemu. Wszystkich, bo ja tutaj nie udało mi się wszystkich znaleźć wypowiedzi, które słyszałem, że on powiedział, ale nie udało mi się na internecie znaleźć, bo to nie są tak, wiecie, nie wiem, czy w ogóle ktoś zapisał, czy jakaś gazeta to gdzieś dała, ale rzeczy typu na przykład, że kto nie jest przeciwko nam, kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam, że tych ludzi musimy teraz wyłapać i wytępić po prostu, dosłownie, wytępić. Zaczął usuwać ludzi z mediów. I, wiecie, miałem taką tabelkę, mogę może ją pokazać, ale tak daleko nie chciałem iść. Pokazane było, ile setki czy tysiące ludzi potraciły pracę w mediach, w urzędach, w różnych, którzy byli podejrzani o to, że mogą występować przeciwko niemu, ludzi takich wolnomyślących w wolny sposób, nie? Czyli w tej chwili Turcja zacisnęła w swoich rządach się do tego stopnia, że po prostu to już jest dyktatura, okej? I czytamy na przykład takie rzeczy, tu jest prezydent... Prime Minister, czyli prezydent Italii, Włoch, który nazwał po prostu Erdogana dyktatorem. Okay? Różne artykuły, które mówią, że to już po prostu jest między demokracją a dictatorship, czyli dyktaturą. Kolejny artykuł Washington Post mówi, że Erdogan expecting dictatorship, expanding, czyli rozwija swój dictatorship, czyli swoją dyktaturę, prowadzeniu i zarządzaniu Turcją. Kolejny artykuł tutaj, Turkish President Dictatorship, czyli turecki prezydent dyktatorem, czy dyktatura. Kolejna rzecz, czyli okej, widzimy to, tak? Wszędzie jest już mowa o tym, że jest dyktatorem ten człowiek. I co ciekawe dalej jest, że Turcja, wiecie, jeżeli patrzymy na tą wojnę tego ISIS, które było, to islamskie państwo, które było parę lat temu, dziwne, że za Trumpa zawsze wszystko ucichło, za Trumpa się nic nie działo, nie? Działo się za Obamy i teraz zaczyna dziać, ale za Trumpa nic się nie działo. Ale kiedy islamskie państwo, jeśli byśmy się zastanowili, może się ktoś zastanawiał, skąd oni mają broń, skąd oni mają samochody, skąd mają jedzenie, medycynę, czyli rannych dokąd odwożą, gdzie mają jakieś swoje, wiecie, może w ogóle całe wsparcie i gdzie mają swoje bazy czy coś takiego, to właśnie wszystko było w Turcji i to wszystko robiła Turcja. Turcja miała granice otwarte.
wszyscy, którzy tam gdzieś szli na wojnę jako żołnierze tego ISIS, po prostu jechali przez Turcję. Tureccy nawet, Turcja nawet dawała im, chroniła ich i tak dalej, nie? Po tym, kiedy koalicyjne wojska rozbiły ostatnie oddziały tureckie ISIS, to Turcja zamknęła granicę, nie? Zamknęła granicę i po prostu dalej tam walczy z Kurdami. Także tu jest nawet z Europejskiego Parlamentu, ze strony website'u, znalazłem taką notatkę. Trochę małe litery mam tutaj. Ale tu jest po prostu napisane, że oni wiedzą, że Turcja wspiera ISIS i inne grupy i po prostu chcą jako wpłynąć na Turcję, że nie powinna jako członek Europy, NATO i tak dalej robić takich rzeczy po prostu, nie? To jest taka notatka z 2014 roku. I teraz. Te rzeczy, o których mówimy, zobaczcie tutaj, nie wiem, czy widać datę, marzec 21, 2021, styczeń 30, 2021. Mówimy zupełnie o rzeczach, które dzieją się teraz, w ostatnich tygodniach, miesiącach, nie tam ileśnaście lat temu. Powstaje nowa koalicja. Zobaczcie, Rosja, Iran i Turcja. Historia między nimi jest taka, że te wszystkie trzy kraje w rzeczywistości się nie lubią. Iran jeszcze z Rosją się jakoś tam trzyma, mają swoje jakieś układy, wcześniej mieli, ale Turcja była przeciwnikiem obydwu tych krajów, okej? Okay? Możliwe, że za chwilkę jeszcze coś dodam. I tutaj w tym artykule widzimy, że Turcja idzie w alliance, czyli w współpracę, czy w partnerstwo z Iranem. Te dwa kraje mają to do siebie, że jedni są sunnitami, drudzy szyitami, nie wiem, którzy są którzy, po prostu, ale oni między sobą się nie lubią i też wyzywają się od heretyków i też między sobą wojny prowadzą, ale w tej chwili idą w koalicję. To po prostu staje się drugorzędne, ponieważ trzeba budować kalifat, więc Iran ustępuje, Turcja ustępuje, okej? Okay? Jeszcze nie wiem, czy mam, znaczy mam na pewno, tylko nie wiem, w którym momencie jest tutaj, okej? Okay. Znaczy, to jest z filmiku wideo kilka lat temu, nie wiem, 16 rok. Nie wiem, czy pamiętacie, że Turcy zestrzelili rosyjski samolot wojskowy, Su-23 czy jakiś tam, gdzie potem piloci chyba wyskoczyli, ale tych pilotów zabił ktoś na ziemi. Czyli zginęli też piloci. I Putin jednak nie rozpoczął wojny ani nic, uspokoiło się wszystko. I bardzo krótko później Putin zaprosił Erdogana. 2016 rok to jest ten czas, w którym był ten cały przewrót w Turcji. Putin zaprosił Erdogana do Sankt Petersburga. Tutaj, nie wiem, czy to widzicie. Nie do Moskwy, nie do żadnego innego miejsca. Zaprosił go do Sankt Petersburga, do pałacu, w którym jakaś caryca, Katarzyna czy jakaś, kiedyś prowadziła wielkie wojny z Turcją i zwyciężała te wojny. Turcja nie wygrała z 16 wojen, które razem prowadzili, ani jednej z Rosją. Nie? Więc Putin pierwszy wyciągnął rękę do Erdogana, czyli jakby do Turcji i w symbolicznym miejscu, tam gdzie się te wszystkie konflikty zaczęły, może nie zaczęły, ale w miejscu takim jakimś znaczącym do tego, zawarł z nim przymierze. Tak jakby kończymy konflikt między Turcją a Rosją. I zobaczcie, Putin był tym, któremu Turcy zestrzelili samolot. Putin był jakby po tej stronie, która mogłaby wymagać jakiegoś odszkodowania, przeprosin czy czegokolwiek. On pierwszy wyciągnął rękę też do Erdogana. Okay? I tutaj widzimy Erdogana z tym całym, zapomniałem, jak się ten gościu nazywa, z Iranu. A nie, sorry, nie. Widzimy tutaj Putina. Czyli Rosja ma się dobrze tak samo z Iranem. Czyli to są rzeczy, które dzieją się mniej więcej teraz. Taka robi się koalicja. A kolejny taki slajd, zaznaczyłem go, koniec amerykańskiej ery na Bliskim Wschodzie. Za czasów jeszcze stanowczych jakichś takich rządów Trumpa jeszcze było spokojnie. Zauważyliście, że tam się w Izraelu też nic nie działo za Trumpa? Że skończyły się bombardowania, skończyły się rakiety latające jako tako? Chyba tak, ja nie jestem do końca pewien, ale raczej nic się takiego nie za bardzo działo. Przez to, że Iran nie dotrzymywał umowy odnośnie broni jądrowej, którą Iran tam produkuje, czy próbuje zbudować swoją, Trump przywrócił sankcje gospodarcze na Iran. Okay? To było kilka lat temu, w 18. Czyli Iran gospodarczo dostał, że też powiem, no, jak to powiedzieć? No wiadomo, sankcje gospodarcze w kilku dziedzinach z Ameryką, również z Europą, to po prostu naprawdę poważne straty po prostu w ekonomii, okej? Okay? To jest jedna sprawa. A druga sprawa, Trump troszeczkę działał tam, nie? Czyli kraje takie tam, nie wiem, jak te United Arab Emirates i Bahrain i tak dalej,
uznały Izrael za państwo, czyli zaczęło się jakby ochładzać, zaczęło troszeczkę się dziać tam, tak, w pozytywnym kierunku, za Trumpa. Ale kiedy, wiemy jakie te wybory były, wiemy co się działo, kiedy Trump po prostu, no, przegrał wybory i no ja wiem, że nie przegrał, no nie jest prezydentem. Kiedy Biden został prezydentem, rzeczy zaczęły się odwracać. Trump również cofnął wsparcie właśnie dla Palestyńczyków za terroryzm, które chyba Organizacja Narodów Zjednoczonych wypłacała dla Palestyny, ale pieniądze pochodziły z Ameryki. 235 milionów dolarów rocznie Stany wycofały w pomocy dla Palestyny. Okay? Te pieniądze przywrócił teraz Biden dla nich. I wiecie, ktoś powiedział, że tylko kiedy przywrócił, to jest 21 marca, okay, artykuł, kiedy te pieniądze powiedzieli, że przywracają, to momentalnie zaczęły się bombardowania z powrotem, czy tam jakieś naloty, czy najazdy, czy cokolwiek. Zaczął się chaos ze strony Palestyńczyków, w stronę Izraela. Okay? I jest masa różnych artykułów, tak ten, właśnie stąd wziąłem ten tytuł, End of the America Era in the Middle East, czyli koniec amerykańskiej ery na Bliskim Wschodzie. Amerykańska strategia upadła na Środkowym Wschodzie, tracą Irak i Golf, czyli Zatokę. I co się dzieje? Kiedy Amerykanie osłabli, niesamowita rzecz się stała, Chiny weszły w porozumienie z Iranem. Na 3 wersje słyszałem, 400 miliardów dolarów, 500 miliardów dolarów, 600 miliardów dolarów. Niby na 25 lat, ale z tego co się orientuję, jest wypłacone z góry. Na infrastrukturę, na budowanie dróg, na budowanie fabryk, czyli dokładnie te embargo, które nałożyła na nich Europa i Stany, Chińczycy weszli, ponieważ Ameryka osłabła, mi się wydaje, że włącznie z tym prezydentem, z tym wszystkim, weszli tam i oni przejmują kontrolę. Na razie widzimy ekonomiczną stronę jakby, nie? To jest coś niesamowitego, to jest po prostu cios dla Ameryki potężny, nie? Gdzie I bardzo taka, bardzo strategiczna i w ogóle historyczne wydarzenie. Tutaj widzimy też trzech panów tych. Putin, nie wiem jak ten się nazywa, z Chin. Xi Jinping jakiś, sorry, przekręcam. I Hassan Rouhani, ten guy, okej. Okay. I teraz taka zaczyna się tworzyć koalicja. Wchodzą Chiny, Rosja, Iran. Nie wiem jak wy, ja kiedyś porównywałem sobie w ogóle potęgę militarną Iranu, to jest spora, potężna po prostu militarnie, w ogóle ekonomicznie potężny kraj. Również Turcja. Turcja ma drugą po Niemczech armię w Europie. Nie mam tutaj do końca slajdu, znaczy mam jeden, tylko miałem więcej. Możliwe, że jeszcze coś powiem o Turcji, znaczy o Turcji jeszcze powiem dużo, ale o tym, o ich militarnych wyczynach. I teraz, co się dzieje u Erdogana? Erdogan głośno krzyczy, że tu jest napisane tak. Erdogan, nie mam po polsku, nie ma. Okay. Erdogan, Izrael was originally, czyli Izrael oryginalnie był Palestyną. Okay? Czyli w Izraelu była Palestyna. To pokazuje mapy. Tu jest inny artykuł z 2020. Zobaczcie, turecki prezydent okazuje wsparcie dla Palestyny jako niezależnego państwa. Niezależnego państwa. I zobaczcie, co tu jest napisane. Widzicie to, czy nie? Widzicie, co jest napisane? No mnie nie słyszę nikogo, może mikrofony wyłączyliście. Więc jest Filistin napisane. W języku, parę razy już to zauważyłem, że w języku tureckim mówią na to Filistyn. Jeżeli czytamy Biblię, to trochę nam się otwierają oczy. Już teraz do końca nam się otwierają oczy. Wydaje mi się, mi się otworzyły. Z Filistyńczykami Izrael miał do czynienia zawsze i ma do dzisiaj, okej? Okay? I Filistyni mieszkali potem na terenie Izraela, wiemy o tym i tak dalej, nie? Czyli wiemy, jaka jest historia. No, Erdogan bardzo mocno stoi za Palestyną. Widzimy na tych zdjęciach, jak zielonego koloru jest coraz mniej, jest coraz więcej czerwonego, tak? Jak Izrael wypiera tych Palestyńczyków. Tutaj w tym artykule, to jest z października ubiegłego roku, Erdogan powiedział, że Jeruzalem jest naszym miastem, jest ich miastem. Okay? Jerozolima to nasze miasto, deklaruje Turek Erdogan. Zwracając się do ustawodawców w Ankarze, prezydent Turcji powiedział, że naród palestyński mieszka w stolicy od tysięcy lat. Prezydent Turcji, Recap, okay, Erdogan, zasugerował w czwartek, że Jerozolima należy do Turcji,
odnosząc się do kontroli Imperium Osmańskiego nad miastem przez większość czasów nowożytnych. Czyli powraca do tej myśli o Imperium Otomańskim i że wtedy Jerozolima była turecka. To jest dziwne, nie? Że Turcy sobie myślą, że do nich Jerozolima należy. No, ale tak sobie myślą. I teraz zobaczcie, przychodzimy do naszych czasów mniej więcej dzisiaj, okej? Okay? No, coś nie tu nie idzie. Dzisiaj, w tej chwili powiedzmy, nie? To jest z tureckiego, Turkinius, nie? Okrutne państwo terrorystyczne. Izrael, okrutne państwo terrorystyczne, atakuje muzułmanów w Jerozolimie, których jedyną troską jest ochrona ich domów i ich świętych wartości. W okrutny, pozbawiony etyki sposób, powiedział Erdogan. Przemoc w Jerozolimie była atakiem na wszystkich muzułmanów, powiedział, dodając, że ochrona honoru Jerozolimy jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Wezwał wszystkie kraje, w szczególności kraje muzułmańskie, do reakcji i wezwał ONZ do zaprzestania tych prześladowań. Wcześniej, w sobotę, gdzie jestem? Erdogan użył Twittera, aby poprzeć przemoc. Zdecydowanie potępiamy odrażające ataki na meczet Al-Aqsa, które niestety mają miejsce w każdy Ramadan, czyli w każde święto postu. Napisał, odnosząc się do muzułmańskiego miesiąca postu. Będziemy nadal u boku naszych palestyńskich braci i sióstr w każdych okolicznościach. Czyli widzimy, jak postrzega to Erdogan przykładowo, jak postrzegają to Turcy, państwo terrorystyczne i tak dalej, i tak dalej. Teraz, wiecie, mi się osobiście też nie podobają niektóre posunięcia Izraela w stosunku do Palestyńczyków. Ja wiem, że to jest Boży lud, Boża ziemia, Izrael. Robią, co robią, czy to robią wszystko dobrze, czy niedobrze. Nie jestem do końca za wszystkim. Ja wiem, że oni mają pewną taktykę, nawet jak bombardują gdzieś tam ich, to dają im ostrzeżenie, że tak się będzie działo, nie? Niemniej jednak, wiecie, każda strona ma swoje jakby przesadzać może trochę albo coś, trudno powiedzieć, nie? Niemniej jednak, tak uważa Erdogan, że Izrael to jest państwo terrorystyczne, okej? I że wszyscy muzułmanie powinni się postawić. I to jest artykuł. Tutaj jest data na dole, okej, cofnę. Tutaj jest data na dole, to jest z maja, 8 maja. To jest z tamtego tygodnia dzisiaj, znaczy teraz, nie? Z tamtego tygodnia. I to jest to, co się dzieje przez ostatni chyba od weekendu, gdzie te tysiące rakiet, czy tam tysiąc rakiet, czy tam ileś tych rakiet widzieliśmy, zostało wystrzelonych z Gazy w stronę Izraela, których chyba większość została wyłapana przez ten Iron Dome. Niemniej jednak, ja pamiętam, znaczy oglądałem taką konferencję prasową z Netanyahu i on powiedział, że odpowiemy bardzo ostro, ogniem i tak dalej. No i co zaczęli odpowiadać ogniem? Zaczęli bombardować Gazę. Ten budynek, wieżowiec, który się zawalił, to był wieżowiec, w którym znajdowały się media międzynarodowe. Nie wiem, czy tylko, ale między innymi media, czyli tak jakby Izrael chciał się pozbyć mediów z tamtego terenu. Okay? Tam było na pewno Al Jazeera i był Associated Press w tych budynkach, w tym budynku. Mieli swoje biura, czy mieszkali tam, czy cokolwiek, tak? Więc Izrael wysiedla, chyba najpierw miało 6 rodzin opuścić domy, swoje mieszkania, a potem chyba więcej i się po prostu wszyscy burzą, ponieważ tam jeszcze był święto Ramadan, dlatego przy ich meczecie Al-Aqsa zaczęły się te wszystkie rozruchy. Coś tam się paliło, coś tam się działo, dużo rannych i tak dalej. Także na pewno nie jest dobrze, okay? Nie jest dobrze. I co na to Turcja, znowu Erdogan? Tak powiedziałem przed chwilą, że Turcy, czyli Erdogan już w maju 9 znowu mówi, że Izrael to jest państwo terrorystyczne. Tutaj mówi do Putina, że trzeba nauczyć Izrael lekcji, dać im lekcje. Takie po prostu już w ogóle, jakby co powiedzieć, się nie przejmuje tym, co mówi opinia międzynarodowa o ich postępowaniu. Może jeszcze za chwilę powiem, bo oni po prostu, Turcy robią już dużo rzeczy, które są w ogóle przeciwko nawet, tak jak inwazje na Cypr, czy udział w wojnie Azerbejdżanu z Armenią. Może za chwilkę jeszcze o tym powiem, o Armenii i Azerbejdżanie. Ale po prostu oni już robią pewne rzeczy, które są w ogóle niezgodne z NATO, czy w ogóle nie są okej. Okay. A Turcja postępuje do przodu, ponieważ czuje się mocna
i czuje się jakby powołana do tego, żeby tak postępować, nie? Czyli jako naród, który ma odtworzyć osmańskie imperium, kalifat i przywrócić, przygotować drogę dla tego Mahdiego całego, nie? Tego ich proroka. I to jest artykuł, ten to jest artykuł z wczoraj chyba, 14 maja, okej, okay. A dzisiaj jest 15, nie? Czyli z wczoraj. Wzywając świat do przeciwstawienia się izraelskim atakom na Palestynę, prezydent Erdogan powiedział 14 maja, że Turcja nie zaakceptuje izraelskich prześladowań, nawet jeśli cały świat je zignoruje. Jeśli Organizacja Współpracy Islamskiej nie zajmie konkretnego stanowiska wobec izraelskich ataków, zdyskredytuje własne istnienie, dodał prezydent Turcji. Jeśli nie powstrzymamy od razu agresji Izraela w Palestynie, a zwłaszcza w Jerozolimie, jutro wszyscy staną się celem tej brutalnej mentalności, zauważył Erdogan. Dodał, że to terrorystyczne państwo, które próbuje splądrować miasto, takie jak Jerozolima, w którym mieszczą się święte miejsca muzułmanów, chrześcijan i Żydów, przekroczyło wszelkie granice. Opór agresji na miasta palestyńskie i Jerozolimę jest długiem honoru całej ludzkości, dodał Erdogan. Blok muzułmański zwołał na niedzielę nadzwyczajne posiedzenie ministerialne, aby omówić izraelski atak na terytoria palestyńskie, czyli na niedzielę, czyli na jutro. Jutro mają się spotkać i rozmawiać o tym. I to jest blok muzułmański. Czyli kim jest blok muzułmański? Iran może? Nie? Może inne państwa? Czy te państwa, które wymieniliśmy tutaj na początku? I to jest jeszcze tylko jeden taki slajdzik z tego, z tej wojny Armenii z Azerbejdżanem. Nie wiem, czy kojarzycie, parę miesięcy temu była ta wojna, na razie ustała. O Nagorno-Karabach walczyli, o jakiś taki, powiedzmy, nie wiem, teren, który jest na granicy między Armenią i Azerbejdżanem. I po cichutku w tą wojnę weszła Turcja ze swoimi dronami, z samolotami, myśliwcami F-16. I jeszcze parę tam, powiedzmy, jakichś innych rzeczy. I też nikt nic nie zrobił. Armenia, mówiąc o Turcji, to po prostu się trochę boi i przejmuje, bo Turcy dokonali kiedyś masakry nie tak dawno temu. Ludobójstwa. I naprawdę tam miałem taki artykuł, znalazłem, że prezydent Armenii po prostu nie podchodzi do tego lekko. Się przejmuje, się boją po prostu Turków, okej? Okay? A wojna Azerbejdżanu z Armenią, bo od początku, kiedy zaczynała, to była jakby naświetlana jako wojna islamu z chrześcijaństwem. Armenia reprezentowała chrześcijaństwo, Azerbejdżan reprezentował muzułmanów, okej? Okay? I no nie wiem, według oficjalnych z takich różnych rzeczy, które ja tam sobie gdzieś popatrzyłem, to chyba Azerbejdżan wygrał tą wojnę, bo konflikt na razie ustał. Jedni mówią, że tam zadali ileś tam strat przeciwnikowi, drudzy mówią to samo. Do końca nie wiadomo, nie? Niemniej jednak Turcja bez niczego po prostu wzięła udział w tej wojnie. Być może Armenia by wygrała tą wojnę, nie wiadomo. I teraz już wrócę do Ezekiela, 38 rozdział. I przeczytamy teraz już od 8 wersetu, to jest dalej, bo tam przeczytaliśmy. Ten 8 werset przedtem też przeczytałem na początku. I taka krótka analiza tych kolejnych wersetów. Jest napisane tak, 38:8. Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony. Przy końcu lat przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany pośród wielu narodów na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będąc wyprowadzeni spośród narodów, oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie. I teraz tak, bo ja tak się analizowałem, czy ten czas nadchodzi, ponieważ te narody idealnie pasują, wymienione przez Boga, do tego kalifatu. Ci chcą przywrócić kalifat, mówiąc, że to przygotuje drogę dla ich ostatniego imama. My rozumiemy, że to jest antychryst. Sytuacja w Izraelu jest bardzo napięta. Tam będą wojny. Biblia cały czas, nawet teraz Zachariasza będziemy przerabiać następną, mówi o różnych wojnach, o różnych wydarzeniach, że generalnie będą działy się tam wojny. Co będzie się działo w Polsce, w Ameryce, w Kanadzie, tak jak my tu mieszkamy daleko? Nie wiadomo. Może będą czypa nam w inny sposób próbowali sprzedać. To jest znamie bestii. Niemniej jednak w okolicach Izraela Biblia mówi o wojnach. I teraz mówi przy końcu lat, czyli na pewno to będzie na końcu. Tam jeszcze jest jedna myśl, która mówi o tym, że te wydarzenia, o których mówi, o tym Gogu Magogu, którego wezmie, będzie na samym końcu. Czyli to by pasowało do naszych czas. Mówi, że przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza. To jest troszeczkę inny kolor dałem, bo zastanawiałem się,
czy można nazwać Izrael czy Izraelitów, bo tu jest na pewno napisane dalej na żółto, że lud, który został zebrany spośród wielu narodów na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będąc wyprowadzeni spośród narodów. Czyli absolutnie pasuje do Izraela, którego nie było bardzo długo. Za czasów Ezekiela też naród był izraelski rozproszony. Ale mówiąc tutaj już przy końcu lat, że jest mowa o narodzie, czyli o Izraelu, wiadomo, który powrócił, czyli Izrael przez swoich granicach. Jest mowa o końcu lat. Jedynie na przykład, co mnie tutaj nie podchodzi, jeszcze w tych kolorach to samo, to jest podobny kolor, uwolnionej od miecza zamieszkują bezpiecznie, nie? Czy te dwie rzeczy, czy Izrael jest uwolniony od miecza i czy zamieszkuje bezpiecznie. Jakbyśmy popatrzyli, to być może nie, okay? Że to może być nie ten czas. Czy może będzie kiedyś lepszy czas dla Izraela? Podejrzewam, że nie. Dzisiaj udało mi się znaleźć komentarz na ten temat, bo trochę szukałem w komentarzach. I powiedział ktoś, powracając jeszcze do tych tutaj niżej tekstów, może do końca przeczytałem, potem powiem tą myśl. Czyli jest mowa o nim, że o tym Gogu, że wyruszysz i nadciągniesz jak burza, będziesz jak chmura okrywająca ziemię, ty i wszystkie twoje zastępy oraz liczne ludy z tobą. Tak mówi Pan Bóg. W tym dniu zrodzą się myśli w twoim sercu i będziesz miał złe zamiary. I powiesz, wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach, napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, na wszystkich, którzy mieszkają bez murów i nie mają ani rygli, ani bram. Czyli dalej, w tym samym kolorze, to jest taka trochę moja obiekcja, czy to może być, że tak jest w Izraelu, czy po prostu, czy nieobwarowane wsie, czy ludzie, którzy mieszkają spokojnie, uwolnieni od miecza, bezpiecznie, mieszkają bezpiecznie, dwa razy się powtórzyło, mieszkają bez murów i tak dalej. Wiecie, według tego komentatora, on powiedział coś takiego, że w tamtych czasach to wszystko miało mury prawie, nie? Wszystko miało jakieś swoje zabezpieczenia. Każde miasto praktycznie było państwem i miało króla. Miasto. Może nie państwem, ale były, to wszystko były miasta państwa często. I tak dalej. Także on powiedział, że w tych czasie faktycznie w Izraelu jest pokój. Mieszkają bezpiecznie. Co prawda tak, mają swoje wojska gdzieś tam poobstawiane, mają swoją broń atomową i tak dalej. Mają jakieś tam wojny, ale ogólnie teraz generalnie okej, ten weekend czy tam do ostatnich parę dni nie jest, nie? Ale Izrael jest tym, który powoduje te zamieszki, bo to oni prowokują Palestyńczyków. Było jakiś spokój, przynajmniej za Trumpa możemy powiedzieć, że było spokojnie. Mieszkali spokojnie, naprawdę nie mają obwarowanych wiosek, bo mają mocne granice. Może mają mur dookoła tam gdzieś od strony Nazaretu, nie Nazaretu, Betlejem, czy tam w innych stronach, ale mieszkają bezpiecznie. Okej? Okay. Myślę, że może coś się zakwalifikować, bo to jest jedyna moja obiekcja co do tego w ogóle przesłania, że to się może tyczyć tych czasów, ale czy będzie tam kiedykolwiek bezpiecznie jeszcze? Być może nie będzie, być może już było do tej pory. Nie wiadomo, co dalej, tak? I kolejne wersety. Aby zebrać łupy, czyli atakuje ten Gog cały, tak? Aby zebrać łupy i zagarnąć zdobycze, aby swoją ręką położyć na spustoszone miejsca, które znowu zostały zamieszkane i na lud zgromadzony pośród narodów, czyli tu absolutnie pasuje. Miejsca zostały znowu zamieszkane i lud został zgromadzony pośród narodów, mowa o Żydach, który zdobył bydło i dobra, a mieszka w środku ziemi. Okej, okay? Izrael jako takie małe państwo całkiem nieźle ciągnie ekonomicznie. Mają bardzo dużo osiągnięć różnych, przynajmniej różniejszych wynalazków i tak dalej. Seba, Dedan i kupcy Tarsisz oraz wszystkie jego lwięta zapytają cię, czy przybyłeś, aby zabrać łupy, czy na zagarnięcie zdobyczy zgromadziłeś swoje zastępy, aby zabrać srebro i złoto, zabierać bydło i dobra, aby zgarnąć wielki łup. Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga, tak mówi Pan Bóg. Czy w dniu, gdy mój lud Izrael będzie mieszkał bezpiecznie, nie będziesz o tym wiedział? Czyli znowu mamy mieszkał bezpiecznie Izrael. I przyjdziesz ze swojego miejsca z północnych stron, ty i liczne ludy z tobą, wszyscy jadący na koniach, wielki zastęp i liczne wojsko. I nadciągniesz przeciwko mojemu ludowi Izraela, jak chmura, by okryć je ziemię, tę ziemię. W dniach ostatecznych przyprowadzę cię do swojej ziemi. Ten werset to tutaj dalej mówi nam, że to będą czasy ostateczne, że to prorok Ezekiel nie mówił gdzieś tam o czymś wcześniej, później, mniej lub bardziej, tylko mówił o czasach ostatecznych. Wcześniej było, że na koniec czasów takie miejsce było, tak na koniec czasu czy coś takiego.
I potem jest, aby poznały mnie narody, gdy będę uświęcony w Tobie, Gogu, na ich oczach. I tak mówi Pan Bóg, czyż Ty nie jesteś tym, o którym mówiłem od dawnych dni, w dawnych dniach przez moje sługi proroków Izraela, którzy prorokowali za dni tamtych lat, że ja sprowadzę Cię na nich. Tu jest mowa o szatanie. W tej chwili czy Gog reprezentuje szatana, antychrysta? Więc aby poznały mnie narody, okay? Gdy będę uświęcony w Tobie. Okay? To już jest końcówka będzie. Ale w dniu, w którym Gog nadciągnie przeciwko ziemi Izraela, mówi Pan Bóg, wzmoże się zapalczywość mego gniewu. Powiedziałem bowiem w swojej gorliwości i w ogniu swojego gniewu. Zaprawdę w tym dniu będzie wielkie trzęsienie w ziemi Izraela. Mówiąc o tym dniu, pamiętacie, kiedyś rozmawialiśmy o tym dniu, wielki dzień Pana, dzień gniewu, ten dzień, dzień i tak dalej. Dzień, w którym Bóg wyleje swój gniew. I tu jest znowu kolejne takie miejsce, które mówi, że w tym dniu i zadrżą przede mną ryby morskie i ptactwo niebieskie, ziemia, zwierzęta polne i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi, a także wszyscy ludzie, którzy są na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, upadną wysokie wieże i każdy mur runie na ziemię. Przywołam miecz przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan Bóg. Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu i osądzę go zarazą i krwią. Ześlę ulewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę na niego, na jego wojska i na liczne ludy, które z nim będą. Okaże się wielki i święty i dam się poznać na oczach wielu narodów i poznają mnie i poznają, że ja jestem Panem, czyli że ja jestem Jahwe. I wiecie, tutaj jest mowa o tym, że to będzie już światowe wydarzenie potem dalej. Boży odzew, czy Boża interwencja będzie światowym wydarzeniem. Zaczną się wielkie rzeczy dziać. I powiem wam, że tutaj mówimy tylko o rozdziale 38, ale również rozdział 39, już tam dalej nie chciałem wchodzić, o tym mówi dalej. Tam mamy takie miejsca, które wyglądają na wojnę atomową jakby, nie? Wiecie, być może, na pewno, jak Ezekiel pisał, to nie pisał rozdziałów, więc tu by była kontynuacja dalej. Więc dalej prorokuj, mówi Bóg, jestem przeciwko tobie. I dalej jest mowa o Gogu, naczelny księciu, Meszek i Tubal. I tu też jest ten rosz pośrodku, okej? Okay? Zwrócę się i zostawię ciebie tylko szóstą część, z ciebie tylko szóstą część. I tutaj już może dalej. Padniesz na otwartym polu, bo ja to wypowiedziałem, mówi Pan Bóg. I ześlę ogień na Magoga i na tych, którzy bezpiecznie mieszkają na wyspach. Może Cypr, tam też Turcy mają swoje wojsko. I poznają, że ja jestem Pan. A dam poznać moje święte imię pośród mojego ludu Izraela i nie pozwolę już zbezcześcić mojego świętego imienia. I poznają narody, że ja jestem Panem, czy że jestem Jahwe, święty w Izraelu. I znowu, to jest mowa, to jest dzień, o którym mówiłem. Czyli ten moment, ten dzień Bożego gniewu, okay? I później jest napisane nawet, że będą zbierać przez 7 lat oręże i te oręże będą palić, czyli będą używać materiały, być może po wojnie, no nie wiem, będą jakieś zniszczenia i tak dalej, czyli te po tych wojskach przez 7 lat będą używać sprzęty ich no, do codziennych potrzeb, tak? Czyli mowa jest też, że nie będzie potrzeba już żadnej broni, czyli może nastać, to będzie czas tysiącletniego królestwa, rządy Pana Jezusa i dalej jest napisane jeszcze później, już tutaj w 39, że nawet, że będą wyznaczeni specjalni ludzie, którzy będą grzebać umarłych, a że jeżeli ktoś nawet znajdzie kość zabitego, to oznaczy miejsce, żeby ktoś innego pochował, jakaś specjalna osoba. Tak jakby było na promieniowanie czy coś. I tutaj, żeby to uzupełnić wszystko, to potrzebne będzie, by był nam Zachariasz, żeby Zachariasza dodać, który opisuje podobne wydarzenia, gdzie mówi, że ludzie będą jeszcze stali, a oczy będą gniły w ich głowie, czy w tym, za ich życia jeszcze, nie? Czyli opisuje tak jakby skutki jakiegoś bardzo mocnego promieniowania. Czyli generalnie mówiąc, również Psalm 83 wspomina o czymś bardzo podobnym, być może nie o tym samym, ale bardzo podobnym, co się już w tej chwili dzieje. Nie będę już teraz przeciągał. Jest cały szeroki kontekst, bardzo dużo rzeczy się dzieje, ale to jest coś bardzo, bardzo ciekawego moim zdaniem o powrocie Imperium Osmańskiego, Kalifatu powiedzmy o tym, co się dzieje w Turcji, nie? Ja nigdy Turcji tak nie uważałem, nie widziałem jak jakoś nie wiadomo kogo, nie? Zawsze była takim spokojnym narodem dla mnie, no nie? Może takim nawet nie mającym znaczenia. A okazuje się, że być może, wiecie, jest proroctwo też, które mówi, że był marły, a ożył. Być może to nie jest rzymski katolicyzm jako taki, a może to jest Imperium Osmańskie. Okej, nie wiemy.
może to jest rzymski katolicyzm, chociaż niewielka nierządnica na pewno pochodzi z miasta na siedmiu wzgórzach, czyli z Rzymu, to już raczej pasuje do Rzymu, ale rola islamu jest na pewno w tym jakaś, być może duża. Myślę, że to jest ciekawe, jeśli chodzi o nasze czasy. I teraz zacząłem to rozważanie tymi trzema slajdami takimi, gdzie 100 lat temu się działy pewne rzeczy i tak dalej, gdzie państwo polskie się rozwijało i gdzie ludzie mieli swoje marzenia, plany, pragnienia, a potem kilka lat później wybuchła wojna, nie? Czyli po prostu być może my powinniśmy być po podobnej myśli, żeby żyć w taki sposób, być świadomi tego, że nie wiadomo, co się może za jakiś czas stać, bo się dzieją rzeczy naprawdę. Już nie mówię o tym, co się teraz dzieje, o tych wszystkich, wiecie, maskach, o tych szczepionkach, o tym wszystkim, bo to jest zupełnie co innego. Jest masa różnych rzeczy, prawda? Islam uciekł za Trumpa i nagle po prostu powoli zaczyna wracać, nie? Czyli coś tam się pozmieniało trochę w imperium światowym i zaczynają się przestawiać wartości, czy jakieś, nie wiem, nie wartości, ale wpływy. Dobra, to tyle.